3, a dotyczy odwołania Frankowskiego na ośrodku świętego Jana od bloku numer 11 do bloku numer 12, gdzieś na długości około 30 metrów. Chodnika ze względu bezpieczeństwa, ponieważ ten nowy parking, który jest usytuowany w pobliżu bloku numer 10, tam jest niebezpieczeństwo przy zjeździe wozów drogi dosyć ostry, a na tym odcinku mamusie, dziadkowie, nie tylko i mieszkańcy przechodzą, matki wprowadzają dzieci do przedszkola i tam jest duże, duże, bardzo niebezpieczeństwo, że może dojść do kolizji, do wypadku, a ten odcinek około 30 metrów byłby przy ścianie bloku numer 11 w kierunku bloku numer 12. Koszty sądzę, że nie byłyby duże, ale absolutnie priorytetowe, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo matek, dzieci, no i tych, którzy tam mieszkają. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zmierzyłbym się do zawykonania tych projektów. Badany jest stan prawny nieruchomości, przez którą ma przechodzić chodnik. Ja mam prośbę w takim razie do przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, aby ten wniosek przed pana radnego Andrzeja Zygmuntowicza przeanalizować na najbliższej komisji, jeśli już, to skierować wniosek do pana burmistrza o to, aby został ujęty w budżecie na przyszły. No to powiedzmy sobie szczerze, że tutaj muszą być zachowane takie wymogi formalne, czyli uzyskane pozwolenie na budowę w tym momencie. Dobrze, dziękuję bardzo. I bardzo proszę pana przewodniczącego Kazimierza Krupla o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam prośbę o zadziałanie, może nie będą to aż tak wielka inwestycja. Taka mini estakada od kapliczki świętej Rozalii, którą kiedyś miasto zbudowało. Mamy oczywiście przejście na pieszych, które jest tam za wąską. I tam ona schodzi pod zakładem pana Nowaka w pobliżu. I tam przy większych opadach to smutnie z bloku 26-28 i jedzie błoto na ten właśnie, na ten podwyższony chodnik. Jest to czasami niemożliwe do przejścia. Tym bardziej, że no, młodszy przeskoczy te kawałek błota, a starsi nie są w stanie. Podobnie na ulicy Czerwieniec Bocznej, jeden kierunek tam ma, ona jest równoległa do tego chodnika, tam są potężne wyrwy, kupy, dziury. Tam za chwilę nie da się w ogóle przejść, nie mówiąc o tym, żeby przejechać samochodem. Także bardzo zapraszam pod kapliczkę świętej Rozalii, w każde miejsca, o które chodzi. To nie będzie wymagało wielkich nakładów, a poprawi życie tym ludziom, którzy tam przechodzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.